Dobry, trzymając się, dodzwoniłem się do lodziarni. Dodzwonił się pan do biura, ale do lodziarni. No tak. Proszę panią, bo jest taka sprawa. Jedziemy właśnie wycieczką. Jest nas 48 osób. No przydałoby się jakieś tam lody zamówić dla każdego. Rozumiem. Z czym są te lody, jak są wykonywane i jak mogła pani, nie wiem, no cenę podać, tak, bo teraz jedziemy do Warszawy i będziemy wracać, tak, my w stronę Płońska. I chcielibyśmy się po prostu zatrzymać, no i na te lody, nie? Tu mówię, całą wycieczką jedziemy. Rozumiem. Właśnie spółka właśnie zakładowy kosztuje 2,50. Czyli to są za loda 2,50. Tak, kulka kosztuje 2,50. Dobra, proszę panią, bo jedna kulka, czyli jedna gałka. A żeby było dobrze, to ile takich gałek? No ja nie. To proszę panią, to pani nie wie? Pani pracuje w tej lodziarni i chyba pani też robi te lody, nie? Czyli pani lodów nie robi? Ale nie, proszę panią, poważnie teraz, bo tutaj chwilę zeszliśmy na żarty. No mówię, jest nas 48 osób i przydałoby się dla każdego loda. Nie? Dobra, ale to wcześniej mamy zamówić te lody, czy robicie na miejscu, jak przyjedziemy? Proszę panią, a co mogłaby pani polecić dla kierowcy, bo on też chciał gałkę, znaczy loda. Tak? Ja myślę, że może być. Przepraszam, bo tutaj... Proszę, dzieci, proszę odpowiedź. Proszę panią, bo z kierowcą właśnie może być problem z tym lodem, bo kierowca nie wie, jakiego chce. A to co, mam wcześniej zadzwonić? Wcześniej mam zadzwonić? Panią, ja zadzwonię 15 minut wcześniej. Dobra, dziękuję, do widzenia.